Dobry wieczór, Polsko, Ryszard Makowski. Witam państwa w ten piękny lipcowy wieczór, że no chyba trochę nawet szkoda siedzieć przed telewizorem, ale też proszę nie odchodzić, bo jednak warto posłuchać tego, co będę dzisiaj miał państwu do przekazania wspólnie z moim gościem. Moim gościem, proszę państwa, jest dzisiaj Wiktor Świetlik. Kłaniam się. Człowiek wielu talentów, no w tej chwili także nawet paru funkcji, no bo jesteś komentatorem w sieci. Niestety nie jestem człowiekiem wielu talentów, w sensie kiedyś talent to był, jak wiadomo, pieniążek, to w tym sensie wielu talentów nie jestem człowiekiem. No, to ja to nie chciałem tego aż tak dociekać, talentów, mówiłem o tym, że jednak wielu talentów, bo i talentu dziennikarskiego, jesteś w sumie jednak wykształconym dziennikarzem, w przeciwieństwie no, do niektórych osób, to nie będę palcami to pokazywał. Nie jest, to nie jest w dziennikarstwie wcale poczytywane jako wielka zaleta, także ukończenie studiów dziennikarskich. Tak, nie, najlepszy dziennik, chociaż to nieprawda, bo właśnie wbrew obiegowej opinii wielu bardzo dobrych dziennikarzy kończyło dziennikarstwo. No, ale ja... również wielu wybitnych dziennikarzy nie kończyło dziennikarstwa, a nawet byli wśród nich fizycy, geografowie, no, a także chyba... ludzie bez żadnego wykształcenia. Ale to chyba jest tak jak z muzyką, że nie trzeba skończyć konserwatorium, żeby napisać parę piosenek fajnych, jak na przykład Lennon i McCartney, prawda? No. Więc myślę, że jednak ten talent, od którego zacząłem, zawsze jest potrzebny i nawet studia mogą go nie zniszczyć. No, więc... tak bywa, ale też chyba nie zawsze. No może nie zawsze, ale mimo wszystko uważam, że jesteś człowiekiem wielu talentów, bo no i pisać do w sieci naszego jednak no poważnego tygodnika, występować w telewizji, w audycji, no w sumie też dosyć poważnej, ale przy okazji śmiesznej, prawda? No i także mieć no taką no funkcję no państwową, no to jest jednak na chyba, urzędzie prawie chciałeś no na urzędzie, powiedzieć. No ale to już jednak jest, urząd to redakcja. Jakoś tam już rozstrojenie nawet można powiedzieć działalności, więc no to z tymi paroma talentami no. Tak specjalnie nie przesadziłem, natomiast nie wiem, czy masz w ogóle jakiś talent piłkarski. Wiesz co, nie mam talentu piłkarskiego, pomimo że uprawiałem wiele sportów i do dzisiaj staram się uprawiać sporty. A jakie? To nie mam... No, biegam, pływam, grywam w tenisa, jeżdżę na nartach, jeżdżę konno, więc... To ja zazdroszczę, bo postanowiłem wrócić do mojej ulubionej gry w tenisa. Jak sobie skręciłem rękę, to już mnie dwa miesiące trzyma. Także... Ja jestem dość marnym tenisistą, bo późno zacząłem, ale, ale grywam. Ja nie byłem akurat złym, ale się połaszczyłem po długiej przerwie na zagranie moją. Tak, no, mam taką profesjonalną rakietę, jaką grał kiedyś jeszcze Pete Sampras, i ona jest dosyć ciężka i coś tam... Źle sobie coś ułożyłem i tak sobie ułożyłem, że no, zamiast grać w tego tenisa, to akurat teraz mam przerwę wakacyjną. Ale wyprzedzając to, do czego zmierzasz, muszę złożyć pewne wyjaśnienie. Proszę bardzo. Chociaż zdarza mi się grywać w piłkę nożną, to dawno temu poprzysiągłem, obserwując ludzi, niektórych z ludzi, którzy wypowiadali się na temat polityki, na przykład rozmaitych naszych celebrytów, nie mając o niej zielonego pojęcia, obserwując niektórych... Do mnie nie pijesz. Nie, broń Boże. Niektórych z ludzi, którzy komentowali, znaczy, ja nie jestem celebrytą, którzy komentowali ekonomię i wypowiadali się na temat no, rzeczy, w przypadku których, z którymi średnio sobie radzili ze swadą znawców, nawet taki niedawno w polityce był taki jeden pan, też Ryszard, ale nie mówię. Nie mówię teraz o tobie. Więc ja poprzysiągłem, że jeżeli zacznę komentować piłkę nożną, to bardzo proszę zabrać mnie do lasu, do dołu, bo po prostu to znaczy, że jestem niebezpieczny, nie znam się na piłce nożnej, nie powinienem jej komentować. Ale oczywiście dobry komentator wszystko skomentuje. No ja nie wiem, bo ja uważam akurat, że trójka, której dyrektorujesz, ma bardzo, bardzo dobry poziom komentarzy sportowych. Tak. Jeśli chodzi o sport, no jest bardzo dobrze, więc tutaj chwalić, no też powinieneś dawać przykład jednakże. Nie, chwalić Boga to nie ja jestem autorem tych komentarzy sportowych. Rzeczywiście trójka ma bardzo dobry sport, nie jest to chwalenie swojego, akurat w tym przypadku można to obiektywnie powiedzieć, myślę, nie, że sport w polskich bardzo, mediach bardzo niewiele jest miejsc, gdzie jest tak dobry sport. To prawda. Proszę państwa, a propos dobry sport, no to mamy nowego trenera. Dzisiaj była wielka konferencja, na której pan prezes Zbigniew Boniek przedstawiał nowego trenera, pana Jerzego Brzęczka. No ja no też tutaj w tej sytuacji też powinienem powiedzieć, że na temat sportu się nie powinienem wypowiadać, no ale ja na te różne tematy się wypowiadam, chociaż moja wiedza nie jest aż taka dogłębna, z tym, że piłkę nożną już no, z racji no, swojego, co to dużo mówić, poważnego wieku oglądam od dawna i, no, i na tej piłce no, nie wiem, czy się tam znam. W piłkę nożną akurat, ja też wiele sportów uprawiałem, ale w piłkę nożną grałem bardzo krótko, grałem w piłkę ręczną, więc tam na sporcie się troszeczkę się tak minimalnie znam, nie jestem jakimś tam na
najwybitniejszym fachowcem, jak pan Stopa, który zna wszystkie wyniki tenisowe, jakie tylko są. No i czasami tymi wynikami podczas komentarza nawet troszkę zamęcza, ale to generalnie bardzo lubię jego komentarz sportowy. Natomiast no dzisiaj mieliśmy ten moment, no jednak jak się okazuje ważny, bo co by nie mówić, czy się znamy na piłce nożnej, czy nie, to widzieliśmy, jakie emocje wzbudzał mundial, prawda? No, ale przyznam, że mi też były bliskie te emocje. Niestety nie były to tylko takie najfajniejsze emocje i ale najbardziej... Ale już nie tylko naszych, ale na całym świecie, co się działo. To, jak zawsze mundial i tego rodzaju imprezy, ale ja myślę, że duże emocje jednak, no moją też ten nowy selekcjoner moje emocje duże wzbudza, przynajmniej przyszłość, bo tak naprawdę ja myślę, że takim człowiekowi powinno się dać Ja też tak uważam, że nie powinno się, tak jak też zaobserwowałem w wielu miejscach, od razu robić że nie z eksportu, nie z importu, my chcemy gwiazdora z importu, nasz to nie da rady, nasz będzie beznadziejny. No to mamy może taki, znaczy nie mamy, może, tylko mamy taki krótki materiał właśnie związany z nowym selekcjonerem. Proszę, studio. Do tego, że na pewno bardzo przede mną ciężkie, trudne wyzwanie. W moim życiu sportowym, piłkarskim, tenerskim nigdy trudnych wyzwań się nie bałem. Bez numeru, bo musi grać od 1 do 20, bo to jest to powodowane. Także no widzieliśmy ten sielski obrazek na początku, no zawsze jest sielsko, dopóki jeszcze nie ma żadnych wyników. Ja tu nie chcę być złośliwy, ale jakoś tak patrząc na tego nowego selekcjonera, mam takie, on ma taką troszeczkę, pan Brzęczek, taką troszkę zasępioną minę. I tak jakoś wydaje mi się, że to ta mina jest idealna do tłumaczenia się z porażek. Chociaż mnie życzę, bo życzę samych sukcesów, ale ta mina jest taka, no proszę państwa, no tak, no graliśmy jak przeciwnik pozwalał, no bramki były dwie, piłki też tam było trochę i więcej, bo to nie jest tak jak kiedyś, że piłka jest jedna, teraz jest pełno piek, no i to pełno piek nam, no niestety nam wpadły nam do bramki, no ale następny mecz, no, chociaż no mam nadzieję, że tak nie będzie oczywiście. Ja myślę, że problem jest inny, jest taki, że w Polsce trener, teraz oczywiście nie mówić o piłce, no ale to powiem jako laik obserwując, ale bardziej będę mówił o mediach niż o trenerach, musi źle skończyć. To znaczy, no nie, no, musi odejść, pewnej niesławie w pewnym momencie. Zwróć uwagę na losy Nawałki, że on na początku no był bohaterem narodowym i tak naprawdę każdy z nas, takich, co przynajmniej tam trochę odrośli od ziemi, pamięta czasy, kiedy marzyliśmy, żeby ta nasza reprezentacja w ogóle wróciła na mundiale. I Nawałka po wielu całkiem nie najgorszych sukcesach, no nagle miał jedną, ale spektakularną i porządną klęskę i co, odchodzi w niesławie. Ja myślę, że nowy trener ma taką świadomość, że w tej branży dużo łatwiej skończyć w niesławie niż w chwale. No z tym, że tutaj akurat do pana Adama Nawałki nie przykładał takiej wersji, że odszedł w niesławie. No odszedł po nieudanych mistrzostwach. Natomiast generalnie jego cała działalność jest oceniana raczej pozytywnie, no bo Polska była na 78. miejscu, co zawsze mnie bawiło, za haratującego w gałę Donalda Tuska i za haratującą w gałę całą Platformę, prawda? Która i orliki zbudowała i no co prawda potem tam z tak zwanymi kibolami się wadziła bardzo poważnie, ale no zresztą poważnie, na tyle poważnie, że wsadzała do więzienia. No, o tym się teraz nie mówi, bo tu się tutaj próbuje robić reżim pisowski, prawda? No, ale był ten taki no bardzo miły system peowski, gdzie ludzie siedzieli w więzieniu za hasła Donald Matole, twój rząd obalą kibole. Tak. Więc tak to było. No.
No tak bywało zaiste. Zdaje się, że stan techniczny Orlików jest umiarkowany. Nawet chyba była kontrola ostatnio jakaś i średnio to teraz wygląda. Część z nich jest niepotrzebna w miejscach, gdzie są. Gdzie indziej z kolei brakuje boisk, więc to jest bardzo... No tak, no, bardzo tam gminy się zadłużały, żeby te Orliki zrobić. No, z tym, że ja tutaj tego bym też tak nie deprecjonował. No bo załóżmy, idea jakaś zrobienia Orlików i nawet to pisałem w takim felietonie do naszej gazety, do W sieci, zrobienia dzieciom bramek z siatką, bo dla mnie zawsze takim symbolem luksusu to była bramka z siatką. Jak ja chodziłem jeszcze do szkoły, to były bramki, ale oczywiście on nie miał siatki. Na jakieś tam święto zakładali siatkę i się kopnęło tą piłkę, ona w tej siatce opotała, człowiek był w ogóle w siódmym niebie. No. Na pewno lepsze są boiska niż dwa akwaparki obok siebie. To i nawet tańsze. A gdzie są dwa akwaparki? No to się zdarza w wielu miastach polskich, że dwie gminy obok albo dwa miasta zadłużały się w potworny sposób, tłukąc akwaparki. No. To jakoś tego, w swoim czasie tego... akwaparki wyrastały wszędzie. No na Śląsku są chociażby takie sytuacje. No ale może te akwaparki też jakoś tam się bilansują, może ludzie korzystają. Nie bilansują się, dopłaty się wzięło, a potem długi za wkład własny trzeba spłacać. To trochę gorzej. No, znaczy, no, nie spłaca się, bo w samorządzie co 4 lata jest zmiana, także po nas choćby po to. No nie, chyba tak nie jest, bo te długi jednak zostają i to jest tak, no, że jakieś tam gminy podobne jakieś już w ogóle przestały istnieć, by miały takie długi czy jakieś wsie. Jest rzeczywiście taka gmina, którą skasowano, bo się troszkę zadłużyła. Gmina, która zniknęła. To jest takie proste. Ludzie na Netflixie oglądają horrory, a tu gmina wyparowała. Natomiast no, wracając do tej piłki nożnej, no ja oczywiście życzę jak najlepiej panu Brzęczkowi, co innej naszej piłce nożnej, natomiast no bądźmy realistami, no przy takiej lidze, jaką mamy, no nie jesteśmy chyba w stanie no tej piłki nożnej aż takiej zbudować, mocarnej, no i przy tych pieniądzach, które też są na pewno mniejsze niż na całym tak zwanym zachodzie, no to chyba będzie trudno tę piłkę zbudować, chociaż mając przykład Islandii, prawda, albo nawet Chorwacji, która też nie jest dużym krajem, no to udało im się osiągnąć ogromne sukcesy, więc być może dobry selekcjoner u nas no też jakoś sobie poradzi. No więc tutaj no bądźmy dobrej myśli, jeśli chodzi o sport, a jeżeli nie wyjdzie piłkarzom, to zawsze mamy skoczków narciarskich, którzy nawet latem dostarczają nam pięknych chwil. Mamy narciarzy, którzy zjeżdżają z K2 i mamy szybowników, więc jest sporo branż, na które można też się przerzucić. Mamy też lekkoatletów, no, wybitnych, którzy zdobywają bardzo, bardzo dobre miejsca i bardzo dobre wyniki osiągają na Grand Prix, znaczy na Złotej Lidze, przepraszam, bardzo Grand Prix, ale Grand Prix też mamy bardzo dobrze, bo żużlowcy jeżdżą świetnie. Mamy najlepszą ligę na świecie. Mamy też paru bokserów, a ja bym bardzo życzył dobrze polskim tenisistom. Mam nadzieję, że to... No tenisistom pojawił się teraz pan Hurkacz, który tam coś zdobywa, no i Iga Świątek zdobyła tytuł w żeńskim turnieju juniorek w Wimbledonie. To bardzo tak jakoś dobrze zapowiada. No niestety Agnieszka Radwańska po ślubie jakoś tak troszeczkę chyba zajęła się bardziej. No nie, no miała niby kontuzję w zeszłym roku. W tym roku jakoś tak nie może wejść w sezon. Ale ona się już nie raz odradzała, także miejmy nadzieję, że akurat, to nastąpi. Akurat jestem wielkim jej fanem i uważam, że tyle, co ona osiągnęła, to nawet jak już by się nie odrodziła, no to i tak szacunek dla tego, co zrobiła przez te wszystkie lata. No nie miała trochę szczęścia do zdobycia tytułu wielkoszlemowego. Jej rywalka Karolina Woźniacki, bo u nas czasem właśnie mnie to troszkę irytuje, jak nasi komentatorzy mówią Karolina Woźniacka. No już niestety nie jest Woźniacka, no jest obywatelką duńską i jest Karoliną Woźniacką. Ale i to w jej przypadku mogło się inaczej potoczyć. Mogło się, no poza tym jest jeszcze Angelika Kerber, prawda? To się okazuje, że w czołówce jest sporo Polek, tylko że one już nie grają dla Polski, no. Bo przecież Angelika Kerber trenuje w Puszczykowie, to prawda. Niedaleko Poznania. A podobno, gdyby sprawdzić no, korzenie rozmaitych Europejczyków, to Polaków byłoby z połowę więcej, więc może warto zrobić ten przegląd sportowców. Często się chwalimy jakimiś noblistami, którzy sami nie wiedzą, ale my w Polsce się cieszymy, że mieli jakiegoś prapradziadka Polaka. Także to wszystko jest kwestią podejścia. No teraz w waszym programie w telewizji się objawił jakiś pan, który jest prawnukiem chyba komandora.
No ale tak, ale on jest prawdziwym prawnukiem komandora Urunga i rzeczywiście, rzeczywiście tak, pojawiał się w telewizji. Mhm. No i rzeczywiście okazało się nagle, że dzwoniący widz może przynieść ogromną karierę programowi, prawda? No i może przynieść karierę programowi, ale też no jakoś pokazać, rzeczywiście, no w takim programie ktoś, kto dzwoni od czasu do czasu. Ja zresztą pamiętam wiele takich poruszających, bardzo mocnych telefonów, które rzeczywiście gdzieś zostały w pamięci i myślę, że były ważniejsze niż cała pozostała część programu. No to jest z jednej strony budujące i nie. No nie, to jest budujące, bo właściwie w tym kierunku powinny być iść media, żeby być bliżej ludzi, a ludzi ciekawych, którzy potrafią coś ciekawszego powiedzieć niż inni, którzy potrafią się przebić. Ja myślę, że ważne jest w momencie, kiedy następuje taka interakcja, żeby nie powtórzyć sztampowego, że tych lubię, tych nie lubię, albo ten to jest taki, tylko opowiedzieć po prostu jakąś ciekawą historię, która jest inną historią niż historię wszystkich innych ludzi. Ale... Ja takich historii bardzo wiele usłyszałem ostatnio, na przykład chociażby pani, która pracowała w urzędzie celnym, którą gdzieś tam karnie właściwie przeniesiono na wschód Polski, opowiadała, jak te tiry puszczano. No to była fascynująca rozmowa. No właśnie, ja myślę, że tu u nas jest też chyba za mało możliwości w mediach właśnie wypowiedzenia się ludzi, którzy na pewno dużo wiedzą, mają jakieś dużo ciekawych rzeczy, z którymi się zetknęli, ale nie mają szansy nigdy powiedzenia im. Ja zawsze kiedyś tak myślałem, że nawet jakbym jakiś program prowadził, nie wiem, w telewizji, czy gdzieś, żebym robił wywiad z nieznanym człowiekiem, że czasem są ludzie, którzy gdzieś tam się nie afiszują, których nie znamy tak naprawdę, a mają przedziwne, ciekawe opowieści. No. Z drugiej strony zobacz, Ryszard, że w naszych czasach żyjemy w takim momencie, kiedy są media społecznościowe i właściwie są youtuberzy, blogerzy, vlogerzy i właściwie influencerzy internetowi. Właściwie są często tacy self-made meni. Oni nie pracowali w żadnej redakcji, nie kończyli, tak jak mówiliśmy, dziennikarstwa, ani nawet nie mieli ani żadnych pleców, ani nawet często nie mają jakichś podstaw warsztatowych. Brali czasami kamerkę, mówili do tej kamerki, nagrywali siebie sami. Ci z nich, którzy potrafili w największym stopniu trafić do ludzi, są dzisiaj oglądani przez milion odbiorców. No to zobacz teraz, jak trudno być satyrykiem. No. Bo teraz kiedyś no to satyryk był ten, który był w mediach, prawda? Wszedł do mediów. A teraz ten, którego nie ma w mediach. Może nie to, ale po prostu konkurencja jest teraz taka, że każdy, kto ma jakiś pomysł na żart, jakiś pomysł na mema, to sobie go wstawia do internetu i robi z tym karierę, prawda? Więc to nie jest taka no, luźna robota być tym satyrykiem. No. Co prawda, no, u nas nastąpiło pewne pomieszanie. No, wczoraj widziałem, to chyba był powtórkowy kabareton z Płocka. I to jakoś tak oglądałem. I nagle patrzę w pewnym momencie, ktoś tam mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. No. W jakimś sketchu. Bez sensu całkiem, przy jakichś żartach. I tak zastanawiam się, o co w tym wszystkim chodzi, w jakim kierunku poszły te żarty, no bo, ale to może porozmawiamy o tym później, bo pewnie już czas na reklamy.